Dzień dobry, witam serdecznie w Dworek TV. Dorota Halberda. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić kolejną rozmowę. Będziemy rozmawiać o świecie fotografii przez różne pryzmaty. A moją dzisiejszą rozmówczynią jest Małgorzata Pioro. Witam cię serdecznie. Witam cię, Doroto. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. I witam wszystkich, którzy będą nas oglądać. Małgorzata Pióro jest fotografką, podróżniczką, trenerką, pedagogzką, socjolożką, osobą, która prowadzi specjalne warsztaty fotograficzne, które są nastawione na rozwój. Prowadzi także swoje projekty fotograficzne Sztuka Patrzenia i stosuje metaforę głębi w swoich warsztatach. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiemy się naprawdę kilku ciekawych rzeczy związanych z tym, jak przetransponować fotografię na rozwój. Bo właśnie tym, Małgosiu, się zajmujesz. To jest twoja droga życiowa, wybór, decyzja, która przynosi ci bardzo dużo nowych przygód. A zacznę jeszcze od takiego cytatu, że życie jest śmiałą przygodą albo niczym. Odnosisz się kiedyś w rozmowie do Helen Keller, osoby, która też przeszła bardzo trudną swoją drogę, była przykładem i też pedagogzką, socjolożką, a miała trudne doświadczenia. I ty tą dewizą się też kierujesz w życiu? Tak, bardzo lubię ten cytat, bardzo podziwiam Helen Keller, ale też po prostu obraz, zabawa tym obrazem daje mi takie poczucie, wiesz, wolności, szczęśliwości. Ten obraz bardzo na mnie wpływa, zmienił mnie, jakby prowadzę taki projekt Sztuka Patrzenia, czyli nieważne na co patrzymy, ważne co widzimy, więc patrząc na coś możemy zobaczyć różne rzeczy, możemy tym obrazem się bawić, stojąc w korku, podróżując, stojąc w miejscu. I to gdzieś, to patrzenie takie właśnie rozhulowywuje wyobraźnię i powoduje, że my stajemy się bardziej wrażliwi, bardziej uważni i bardziej obecni na tą chwilę, w której jesteśmy. I tak się zaczyna ta przygoda, jeśli chodzi o fotografię. No i potem też przejawia się w tych zestawach zdjęć. Powiedziałaś o metaforze głębi. To są pewne zestawy zdjęć, na których ja pracuję rozwojowo, pracuję prowadząc różne warsztaty, szkolenia, zajęcia, czy też zajęcia indywidualne, czy w projektach. To są takie zestawy zdjęć, które układamy w różnych konfiguracjach. Osoby, które biorą udział, układamy je, czasem też fotografujemy i możemy się bardzo dużo, dużo gdzieś tam o sobie dowiedzieć i to jest takie, wiesz, całkiem miłe, ponieważ my patrzymy na zdjęcie, a mówimy o sobie. No właśnie, to ja będę od razu chciała się zagłębić jeszcze w ten temat. Rozumiem, że możemy poodkrywać różne swoje cechy, których na przykład wcześniej nie dostrzegaliśmy. Tak, jak najbardziej. I nie nawet tylko talenty, nie tylko sami, cechy. Nie tylko sami, ale także inne osoby mogą te cechy w nas odkrywać i wtedy my się dowiadujemy. Ale ty prowadzisz specjalnie te warsztaty w takim kierunku, aby odkrywać te jak najlepsze. I na przykład, jeśli mamy zdjęcie, bo przynosiłaś do studia tutaj do nas kilka zdjęć, pokażmy tak, tu jest przykładowe zdjęcie na warsztatach, które prowadzisz. Tak, tu jest jedno z takich zdjęć. Czego możemy się z niego dowiedzieć, jeśli dajesz jako przedmiot właśnie warsztatowy do rozważań? To jest coś takiego, że ja jak uczę fotografii, to mówię o tym, że każdy fotograf czuje jakoś chwilę, on sobie ją utrwala, fotografuje i jeśli on rzeczywiście potrafi poczuć jakąś emocję, przyjemną, nieprzyjemną, to tak naprawdę ta emocja zapisuje się w tym obrazie. I teraz osoba, która wybiera takie zdjęcie, która patrzy, no jest inna, to jest cudowne, że jest inna, bo każdy jest inny. I ona sobie po prostu patrząc, może też jakby poczuć, nazwać tą emocję, troszkę może jej to opowiedzieć o jej talentach, o jej cechach, tak jak mówiłaś, o czymś takim ważnym dla niej. I takie zdjęcie, to myślę, że widzowie mogą sami sobie też pomyśleć. Nie chcę tego tak zanalizować, żeby nie zepsuć. No ale z tego zdjęcia, jeśli na przykład ktoś wybiera takie zdjęcie, można sobie dużo różnych rzeczy wyczytać. Ja po prostu powiem może, że kiedyś parę osób powiedziało mi, że to jest trochę takie zdjęcie o mnie, beze mnie na zdjęciu. No bo ten świat jest taki, jaki jest. Jest szary, jest trudny, jest wymagający.
ale każdy z nas ma prawo w tym świecie budować sobie po prostu swój świat, który może być kolorowy, może być pełen dobra, piękna i wartości. Ale jeszcze podczas tych warsztatów ważną rzeczą jest praca na przykład nad relacjami i nad komunikacją. Te relacje są różne. Relacja z samym sobą, z kim jeszcze? Z partnerem? Z samym sobą, z partnerem, z rodziną, bo ta praca na zdjęciach wygląda tak, że tam nie tylko pracuje się na zdjęciach, ale też można te zdjęcia, ja tutaj pokażę inne, które będę też, o których będę mówić. O, to jest tak. To są takie zdjęcia, których ja używam, ale te zdjęcia, oprócz tego, że uczestnicy sami je wybierają, to tak naprawdę czasami ja proszę, żeby osoby, które są na warsztatach, żeby coś powiedziały, zanim ta osoba, która je wybrała, coś powie. I wtedy jest to cudowne, bo z innej perspektywy, innej osoby, osoba, która to zdjęcie wybrała, może się o sobie dowiedzieć. I często jest to takie, wiesz, odkrywcze, że jest takie wow, to ja na przykład jestem osobą odważną, wrażliwą, zobaczyłeś to w tym zdjęciu. I potem ta osoba, która wybrała to zdjęcie, ona po prostu dopełnia tą opowieść i ma pewną jakąś taką pełnię i z perspektywy tego, jak siebie czuje w danym momencie, no ale też z perspektywy tego, jak została po prostu zobaczona przez inną osobę. I myślę, że to jest bardzo taka, wiesz, no, wartościowa pełnia, z której ta osoba może sobie zaczerpnąć jakieś wartościowe rzeczy i nowe odkrycia dla siebie samej. A jak z tą komunikacją? Że czasami trudno osobom mówić w ogóle o tym, co się w nich znajduje, co ich gryzie. Jak ty z tych osób właśnie wydobywasz? Jakiego tego narzędzia wprost używasz? Bo to jest tak, ja nie wiem, czy ja po prostu wydobywam. Ja bardziej jestem taką osobą, która towarzyszy podczas warsztatów, ma tą swoją autorską metodę pracy na fotografiach, która nazywa się Metafora Głębi. Ale wiesz, ja staram się zadawać pytania, towarzyszyć. To towarzyszenie też ma jakby takie znaczenie, no bo te osoby same w sobie odkrywają w takich parach, gdzie pracują, czy czasem w czwórkach. One odkrywają wiele rzeczy, ja staram się to jakby zbierać i one sobie z tego wybierają to, co dla nich jest po prostu ważne. No bo komunikacja, tak jak już powiedziałaś, jest bardzo ważną jakby częścią naszego życia. No bez niej nie moglibyśmy nawiązywać ani trwać w relacjach. Więc no, ja często też do tych fotografii, do tej metafory głębi dodaję takie super narzędzie, polecam każdemu, pewno wiele osób zna, nazywa się to język żyrafy, czyli takie porozumienie bez przemocy, gdzie właśnie uczymy się wyrażać jakby co czujemy, nazywać to, czego potrzebujemy i prosić innych o to. Jest to taki bardzo cudowny, wiesz, taki delikatny język, gdzie ty wyrażasz siebie, ale tak naprawdę inny człowiek cię wtedy jest w stanie usłyszeć i on po prostu nie jest miażdżony jakby takimi ocenami, tylko po prostu jest w stanie usłyszeć i jest w stanie po prostu dojść do tej komunikacji zwrotnej, do tego takiego uszanowania. Ale w twoich projektach fotograficznych, a skupiamy się dalej jeszcze na warsztatach, jakby usiłujesz przekazać taką postawę wobec siebie, takiej pełnej akceptacji, takiego też poszerzenia mentalnego, holistycznego spojrzenia na siebie, aby siebie otulić też właśnie takim dobrem, ciepłym, żeby właśnie zaakceptować to, jaką drogę wybieramy. I właśnie z czego to wynika, z czego czerpiesz jakby tą chęć takiego podejścia? Myślę, że fotografia otworzyła mi serce na takie właśnie bardzo wrażliwe pewne spojrzenie, że po prostu ja mam taką swoją filozofię życia, podzielę się nią, nie jest żadną receptą, ale jak będzie ktoś chciał, to będzie mógł jej doświadczyć, że tak naprawdę no, taką najważniejszą rzeczą w życiu to być widzianym przez siebie i czuć się wystarczającym. I to nie jest takie proste, bo to łatwo się mówi. Co to znaczy czuć się widzianym? Tak, czuć się widzianym, czyli wiesz, że ja znam siebie, wiem czego potrzebuję, wiem o czym marzę, wiem jakby jaką drogę wybieram i co na tej drodze chcę realizować, czyli tam są właśnie te cele marzenia, ale przede wszystkim jestem dla siebie dobra, czyli otulam siebie taką akceptacją, tak? Bo jestem taka, może taka, ale tak naprawdę właśnie to jestem ja. Z tymi wszystkimi talentami, cechami, super rzeczami i też z tymi smutkami, z tymi takimi no, kawałkami, ja to nazywam takimi cieniami, ale tak z mojego doświadczenia, no trudnej drogi kiedyś, kiedy my po prostu przejdziemy przez ten cień, a bardziej go tak, wiesz, otulimy, czy też o tym poszerzeniu mentalnym, bo tego jakoś tak ostatnio bardzo doświadczam, że żeby zaakceptować siebie
i potem akceptować innych ludzi, no bo wtedy jest to dopiero możliwe, to takie poszerzenie, wiesz, mentalne, czyli takie pomieszczenie wielu różnych sposobów patrzenia na świat, wielu różnych filozofii, że nie tylko po prostu ja mam rację, czy nie moja narracja się liczy. Czasami znaku zapytania, tak, czy też znaku zapytania, pełnych refleksji, rozmowy z innymi ludźmi, zgody na to, że ktoś może być innej orientacji, nie wiem, być osobą wierzącą lub niewierzącą, mieć inny kolor skóry. To jest takie bardzo, wiesz, akceptujące. Ja słowa tolerancja nie bardzo lubię, ale bardzo lubię słowo akceptacja. I jeśli jakby to jesteśmy w stanie, wiesz, w sobie pomieścić, no to też mamy takie bardzo dobry kontakt ze sobą, kontakt też z innymi i myślę, że to się po prostu tak, wiesz, z tego robi takie szczęśliwe, spełnione, po prostu dobre życie, że mamy zgodę na siebie. Zgodę, bo jesteśmy tacy właśnie i umiemy siebie otulić. Ja bardzo to stosuję po prostu w fotografii, to słowo, ale teraz jakby rozhulało się rzeczywiście też w różnych zajęciach rozwojowych i arteterapeutycznych, tak, które prowadzę. A mówisz, patrzę sercem, kadruj okiem i rysuj światłem. Tak. Bo to światło jest najważniejsze też, zarówno to, które musimy ustawiać, też widzieć go, jak ono operuje, tak, jak ono działa w przestrzeni tej, której chcemy coś skadrować i uchwycić tą chwilę ulotną, ale też to światło, które płynie od nas. A jeszcze chciałam się właśnie... Więc opowiedz nam o jakimś zdjęciu, które dla ciebie jest ważne, bo to, które przed chwilą też pokazaliśmy, ono też zdobyło nagrodę, tak, to a to zdjęcie nie jest jedyne nagrodzone. Tak, to zdjęcie ma taką niesamowitą historię. Akurat mówiłyśmy o komunikacji, o relacjach, o tym otuleniu siebie, widzeniu siebie i tym poczuciu bycia wystarczającym. I to jest takie zdjęcie, które... Ja kiedyś prowadziłam taki projekt w Londynie, tam przez jakiś czas mieszkałam i po nocnej fotografii wskoczyłam sobie na piętro autobusu. Nie było nikogo, bo to było bardzo późno. I były po prostu te osoby, które tak delikatnie, jak widzicie tutaj na zdjęciu, tak się przytulają do siebie. Lubię bardzo to zdjęcie. I ja to zdjęcie po prostu posłałam wtedy na konkurs w Londynie. Londyn oczami innych. Ono dostało wyróżnienie, zostało powieszone nad tamizą w bardzo dużym powiększeniu. Ale to nie koniec tej historii, bo ta historia się dopiero zaczyna, ponieważ te osoby, które są na zdjęciu, to minęło parę lat od tego, jak ja to zdjęcie wykonałam, po prostu zobaczyła to zdjęcie na wystawie, zadrżało im serce, napisali do organizatora konkursu, że bardzo chcieliby to zdjęcie właśnie w takiej postaci cyfrowej, czy mogłaby mi przesłać, z przyjemnością to zrobiłam, no bo okazało się, że to była jedna z ważniejszych chwil dla nich i oni nadal są razem. Nawet mieszkałam blisko, więc też poszłam, myślałam, że się z nimi spotkam, no ale nie było ich w domu, więc do skrzynki pocztowej też wrzuciłam im odbitkę. Bardzo niesamowita historia, bardzo takie emocjonujące zdjęcie i trochę właśnie też jest, jakby mówi o tym, że po prostu też w jakim momencie życia jesteśmy, też robimy pewne zdjęcia i pewne rzeczy widzimy. Jeśli jest nam na przykład, nie wiem, trudno, to widzimy, to widzimy świat taki bardziej rozmazany czy w szarych kolorach. No i myślę, że wtedy dużo tych nieprzyjemnych emocji gdzieś mamy w sobie, więc je zapisujemy. Ja wtedy byłam w bardzo takim dobrym jakby etapie swojego życia, więc też pewno wszechświat mi takie kadry umożliwiał, że byłam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, jak to w fotografii ważnej w życiu, żeby takie kadry właśnie tutaj fotografować. No i żeby te emocje gdzieś dalej po prostu przekazywać. Także bardzo, bardzo lubię to zdjęcie. A ja biorę kolejne, jeszcze raz wracam, ponieważ sama też o sobie mówisz, że jesteś chwilochłonem. To jest takie twoje słowo. Nowe, utworzone. No bo chłoniesz te chwile, ale to się również właśnie wiąże z fotografią streetową właśnie, czyli to uchwycenie jakiegoś momentu, jak to subiektywne ujęcie bressonowskiego momentu. To jest chyba taka też analogia trochę do tego. Ja przypomnę moment. Te zdjęcia. Będziemy też w tle oglądać pozostałe właśnie z tej serii. Takie opowiedz, bo to jest londyńska historia. Tak, to jest jeszcze piękne zdjęcie Tate Modern, które uwielbiam. Ja pokażę, ono jest tutaj, nie mam go dzisiaj akurat w dużym formacie, ponieważ go po prostu podarowałam. Tak z nienacka ktoś bardzo się zachwycił i dostał to zdjęcie ode mnie, ale po prostu będą te zdjęcia będą po prostu w tle. To jeśli chodzi
chodzi tutaj o to zdjęcie, które zobaczycie później, to jest takie zdjęcie, gdzie też, jak mówiłam, być w odpowiednim miejscu i czasie, tak? Ja się kiedyś wybrałam do Tate Modern i tam była właśnie taka instalacja elektryczna słońca, ludzie tam przychodzili z koszyczkami, dobrze się bawili, wyznawali sobie miłość, opalali się. No cudowne to było zobaczyć na takiej ogromnej przestrzeni. No ja sobie tak stoję, sobie myślę, no kurczę, no dobra, zrobię takie zdjęcie, to tak trochę niefajnie, no taki trochę kiczolan, no bo to jest jakby zastane, ktoś to zrobił. No i nagle się okazało, że tutaj, no to zobaczycie, tutaj po prostu przychodził taki człowiek. I ja sobie myślę, tak kurczę, ale idealnie. No i tak patrzę, tak stanął w ogóle w takim idealnym momencie tej kompozycji. I tak jakby po prostu wyczytał w moich myślach. On zaczął po prostu tańczyć, przechodzić przez ten kadr. Ja po prostu pamiętam, jak drżało mi serce. Zawsze go opowiadam o tym zdjęciu. Też mi drży serce. Ono już wygrało więcej nawet konkursów. Tutaj jest akurat w tym głównym takim zestawie. I ta osoba spojrzała na mnie i wyszła z muzeum. I ta chwila zawsze jakoś we mnie jest, że właśnie ten chwilochłon też mi się przypomniał, ale ona jest i zawsze się zastanawiam, czy ten człowiek, nie wiem, zobaczył kiedyś to zdjęcie, bo to jest z takiego konkursu fotograficznego, gdzie został wydany album, to zdjęcie jest w formie pocztówki, można sobie je zakupić. Więc zawsze będę się zastanawiała, czy ta osoba po prostu widziała to zdjęcie, czy pamięta w ogóle tamtą chwilę. Dla mnie ona była jedna z takich ważniejszych, a co do tego chwilochłona, no to rzeczywiście nazywam siebie chwilochłonem, lubię się tak przedstawiać nawet w korpo, jak prowadzę warsztaty, bo uwielbiam jakby brać jak najwięcej z każdej chwili, nawet z tej nieprzyjemnej, jakąś tam lekcję, czy jakąś tam refleksję i polecam każdemu. Wtedy też zupełnie podchodzimy inaczej do wszystkiego, tak bardziej na luzie. Mówimy o takiej historii jednej chwili, ale takie chwile też skupiają się na coś większego, czyli doświadczenie fotowypraw, czy też spacerów fotograficznych, które też prowadzisz, sama w nich i uczestniczyłaś, i prowadzisz. Opowiedz nam o tym, bo to też jest rodzaj takiego kolektywnego doświadczenia. I tak. Też kolektywnego właśnie doświadczenia emocji wspólnych. Spacery fotograficzne to już przez lata prowadzę. Wszystko zaczęło się, jak z Łukaszem Opalińskim wymyśliliśmy, spontan zorganizowany. To ja przypomnę, przepraszam, taki mały off-topic, że ze spontanem zorganizowanym. Tutaj nawet mamy taki katalog, Małgosia, który pokażę wspólny. Pióro zorganizowała z nami tutaj u nas w dworku wystawę, poza czasem wspaniałą zresztą, super też bardzo interesująco, performatywnie zaaranżowaną, to tak przypominam. No, ale to było cudowne. Właśnie dzięki Dorocie mogliśmy pokazać zdjęcia z takiego projektu, na którym byliśmy. Zresztą to było przed pandemią i nie pamiętam, jak się zastanawialiśmy nad tytułem. Ja tak rzucam, bo to cała grupa osób przedstawiała. I tak mówię, słuchajcie, to właściwie takie industrialne zdjęcia w takich opuszczonych miejscach, no to dajmy tytuł Poza czasem. I to było dokładnie w styczniu 2020 roku, gdzie rzeczywiście za 2 miesiące znaleźliśmy się poza czasem. Bardzo, bardzo miło i wspominam tą wystawę, bo tam się wchodziło po prostu po ciemku, z latarkami, były takie dźwięki, wiecie, no szkieł, gdzieś tam, które się, szkieł, szkła, które się kruszyło, no takie zdjęcia, jak idzie się do opuszczonego domu, łapie się ten klimat chwili, no ale generalnie no, te dźwięki tam szaleją pod stopami i nie tylko, więc jest taki dreszczyk emocji, który udało się po prostu wywołać na tej wystawie. Ja ci przerwałam, trochę odbiegłyśmy od tematu, ale wracam do fotowypraw i spacerów. Spacerów, bo to jest, jeszcze dodam, bo to jest jednocześnie taka bardzo pomocowa rzecz, te spacery fotograficzne, które organizujesz, bo współpracujesz. Tak, ja współpracuję, spacery zaczęły się, tak jak mówię, kiedyś wymyśliłem z Łukaszem, potem kilka projektów tych spacerów prowadziłam. Teraz bardzo chętnie prowadzę je, też współpracuję z Muzeum Fotografii, z Muzeum Etnograficznym i tam najczęściej wymyślam je do kolejnych wystaw, takich czasowych, więc bardzo lubię tą przygodę, uwielbiam smakować te obrazy i potem szukać tych miejsc na przykład z obrazów albo na jakiejś innej zasadzie po prostu takiej twórczej no, podchodzić do tego i zadawać tam wyzwania i prowadzić ten spacer w różnych miejscach Krakowa. Też zaczęłam teraz właśnie współpracę ze Stowarzyszeniem Tęcza, jeśli chodzi o spacery, bo już dużo z nimi współpracuję i też po prostu no, taki mam autorski pomysł na prowadzenie spacerów fotograficznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. To jest bardzo niesamowita przestrzeń, takie spotkanie jakby zupełnie w innym wymiarze patrzenia na świat, odbierania tego świata. Bardzo mnie to po prostu gdzieś tam wciąga.
osiągnęło. Bardzo to szanuję, bardzo mnie to również mentalnie poszerza i jak nawet o tym mówię teraz, to mam taki dreszcz na plecach, bo wiem, że po prostu będę chciała w tą przestrzeń gdzieś tam sobie dalej wędrować. A coś się tam zaskakuje właśnie absolutnie w takiej pracy? Jeśli chodzi o w ogóle, w ogóle spacer, to jest taka bardzo, wiecie, uważność na to, co jest tu i teraz, na to, co mijamy. To jest takie zatrzymywanie się w tej chwili, taka obecność, jest takie, wiesz, wypatrzenie czegoś wyjątkowego, dużo emocji czasem z tym się wiąże. No najfajniejsze jest to, że właśnie osoby, które biorą udział w spacerach, mówią, że szły na przykład, nie wiem, idą do pracy codziennie, czy idą, szły tym, jakby tymi uliczkami, którymi my idziemy. No i nigdy nie widziały tych rzeczy, które jakby tutaj teraz dostrzegły, bo na przykład czasem słuchają muzyki, czasem mają jakieś specjalne zadanie, czasem ja pokazuję. Tam jest sporo takich ćwiczeń na wyobraźnię, ja mam takie różne przedmioty. Nie będę zdradzać, nie wzięłam ich tutaj specjalnie, bo jak ktoś miał ochotę, to zapraszam na taki spacer. Teraz będą 3 takie spacery, właśnie będę prowadzić przez wakacje w Muzeum Etnograficznym i też jeszcze w Muzeum Fotografii w sierpniu. Więc na te spacery zapraszam i z Łukaszem też Opalińskim, spontanicznie zorganizowanym, chcemy też nasze szwendanie też rozhulać, więc wypatrujcie nas w sieci albo na stronie. Ja oczywiście serdecznie polecam. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do twoich początków z fotografią, bo jednak gdzieś ta historia się zaczęła i to był taki znaczący moment właśnie też. To znaczący moment był, bo ja jak byłam bardzo dawno temu na wycieczce z liceum, to na łące znalazłam taką stareńką smienę. Szukałam właściciela, no ale nikt się tam wtedy nie znalazł, więc ja sobie przytuliłam ten aparat i właściwie tak się zaczęła taka przygoda z fotografią czarno-białą, z ciemnią. Każdemu polecam po prostu jakby poczuć to, zrobić zdjęcie, wywołać je, poczuć to. No takim w ogóle moim to jako marzenie. Marzeniem jest to, żeby po prostu nie musieć nosić aparatu, tylko mieć w ogóle aparat wbudowany w oko, mieć tam zakres wszystkich możliwych ogniskowych, po prostu patrzeć na coś, nie? Tutaj drży, czujesz jakąś emocję, to się w ogóle zachowuje i potem dotykać palcem światłoczułego papieru, no i od razu po prostu się pojawia to zdjęcie. To jest takie moje wielkie marzenie. Może kiedyś, pewno ktoś to zrealizuje, tak jak ja kiedyś marzyłam, żeby obraz przesuwać palcem, no a to już od wielu lat możemy sobie tak po prostu robić. Ale jeśli chodzi też właśnie o te spacery, to myślę, że one mają też taki element integrujący, bo tam się ludzie poznają, oni potem też sobie tworzą różne rzeczy, pomagają sobie w tych wyzwaniach, oni na te spacery najczęściej wracają, czy wracają na inne takie rzeczy rozwojowe, które gdzieś tam prowadzę. I to jest już taka ekipa też takich osób, które się znają i które gdzieś tam dołączają, bo lubią pewien sposób po prostu prowadzenia, czy też dzielenia się światem. To ja z tego ogółu trochę jeszcze do szczegółu, prawda? Dobrze. Jakie to są te tematy, które też najbardziej interesują te osoby, które biorą udział w tych? Bo jakby z punktu widzenia psychologii, pedagogiki, czy też socjologii, no to mierzymy się z tak różnymi tematami. To które są takie najbardziej, że tak powiem, w potrzebie? Bo takie bardzo fajne warsztaty, które też są na bazie fotografii, które, nie wiem, czy do końca akurat z tych spacerów powstały, ale gdzieś tam się pojawiły na zasadzie takiej potrzeby, że jakby współpracuję z ludźmi, dużo z tymi ludźmi przebywam, pracuję, więc jakby te potrzeby gdzieś tam się powtarzają, że to są takie warsztaty być liderem swojego życia. Ja sporo ich wymyśliłam, je po prostu prowadzę ich. To jest taki warsztat o odkrywaniu swojej mocy. I we własnej wartości też, tak? Wiesz, i tej mocy na takiej nie zasadzie siły, czy takiej, takiej udawanej pewności siebie, tylko tej mocy takiej ze środka. Czyli w tym słowie moc, w tych literkach, ja sobie to tłumaczę tak trochę, że jest tam właśnie miłość, obecność i czułość. Ale też tłumaczę sobie, że to taka miłość odważnej czułości, czyli taki, wiesz, bycie w sobie, ale z taką czułością na drugą osobę, tak? Mało ona mamy tej czułości w sobie? Nie wiem, czy myślę, że tej czułości nie mamy mało, ale myślę, że każdy ją na swój sposób odkrywa. I właśnie to, o czym mówiłaś, mamy to poszerzanie mentalne. Po tak mi się czasem wydaje, nie? Że też jak, bo wiele rzeczy mamy,
Czasem ich nie nazywamy, nie dzielimy się tym. Inni ludzie jakby no nie są w stanie tego też rozpoznać, ale takie myślę, że jakby towarzyszenie czy czułe bycie w tym świecie jest ważne i wiadomo, że my robimy, patrząc na różne sytuacje, dużo dobrych rzeczy. Ja mówię o takiej czułości najpierw do siebie, bo jak my siebie otulamy, jesteśmy czuli dla siebie, no to też jesteśmy w stanie po prostu być czuli czy też obecni i towarzyszyć drugiej osobie. No, na drodze, czy rozwoju, czy w życiu, czy w przyjaźni, czy w miłości, czy w ogóle. Ale myślę, że ta moc taka, wiesz, od serca, ze środka, która płynie, jest zupełnie czymś innym niż taka powierzchowna siła. Oczywiście każdy ma swoją drogę, każdy odkrywa to, czego potrzebuje. Nie mówię to po to, żeby oceniać, mówię tylko po to, żeby to rozróżnić, nie? Że dla mnie moc jest czymś innym niż siła. A jeszcze chciałam wrócić do naszej rozmowy, która się nam udała w Radio Jazz Kultura, bo tam był taki bardzo ciekawy wątek związany z tym, że czasami to, co widzimy na zdjęciach, nie jest do końca tym, co jest w nas w środku. Że czasami jednak tworzymy jakąś taką, kreujemy troszkę jakąś taką fasadę, że niektórzy się tam gdzieś chowają za tymi zdjęciami, chociaż może nawet i nie zdają sobie z tego sprawy. Jak właśnie tu należy to wydobyć? Czy miałaś takie dysonanse, które właśnie po prostu odkryłaś, że to nie jest do końca to, co siedzi w tym człowieku, albo jest tylko jakimś takim skraweczkiem, który ty musisz tam pogrzebać, żeby się jeszcze tam to znaczy, dotrzeć? Ja mam taką jakby, tej autentyczności. To też taka jakby trochę z takiej mojej filozofii, że no, jakby uważam, że jesteśmy albo bardziej w sercu, albo bardziej w rozumie. No, ja jestem totalnym czuciowcem, emocjonalną osobą, więc naprawdę jestem w pełni w sercu. Oczywiście bywam w rozumie i mam tą niteczkę. Największe wyzwanie to jest to połączyć. Tak, to jest właśnie najwyższe wyzwanie, największe takie wyzwanie, ale to bycie w sercu no, powoduje, że myślę, że łatwiej jesteś w stanie czuć po prostu tą swoją moc i też no, towarzyszyć innym. Natomiast jeśli bardziej bywasz, częściej bywasz w rozumie, no to myślę, że też bardziej ta fotografia jest taka, wiesz, wykreowana. Ja tego to, mówię to tylko tak, jak widzę w warsztatach różnych, bez żadnej oceny, bo myślę, że i jedna fotografia, i druga jest potrzebna. Więc taka bardziej wykreowana, taka bardziej, wiesz, nie z głębi serca, czyli może trochę mniej mówiąca. I nie jest ona taka bardzo spontaniczna wtedy, tak? Ale myślę, że jakby poszukanie takiego połączenia, nie? Że raz tutaj sobie wykreuję, raz poczuję, połączenie czy znalezienie właśnie tej niteczki, tak jak mówimy, nie? Czyli tego połączenia między sercem i rozumem, no to myślę, że to jest właśnie takie odkrycie tej naszej drogi, na której już no, tak widzimy świat, tak się tym dzielimy, czujemy się tam właśnie wystarczający, no i czujemy się też widziani i też widzimy innych ludzi, no bo jesteśmy obecni i wtedy myślę, że potrafimy właśnie im towarzyszyć. Że bardzo ważne jest dla mnie to słowo. Ktoś mnie ostatnio zapytał, bo też taki krąg właśnie kobiet prowadziłam, że to słowo się podoba, a skąd ja mam to słowo, nie? A to jest też takie słowo z tego poszerzenia mentalnego, bo zawsze mi się wydawało, że właśnie tak że towarzyszenie to jest właśnie taka czułość bycia blisko, ale takiego nie narzucania czy nie oceniania tego, w jakim momencie życia, czy też co wybrał dany człowiek. Ja się tego ciągle uczę. Jest to rzeczywiście coś wyjątkowego, bo to jest takie bardzo, też jakby może być transformujące w dobrym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o inne osoby. Bogusiu, rozmawiamy o tym, co wydarza się podczas spacerów, wypraw fotograficznych, podczas warsztatów fotograficznych, rozwojowych. A chciałam cię zapytać, co w tobie uruchomił, zmienił, jak po prostu wpłynął ten projekt Sztuka Patrzenia na twoje życie? Zmienił bardzo sposób patrzenia na wszystko, czyli rzeczywiście no, staram się patrząc na jakąś rzecz czy osobę zobaczyć jakieś takie najjaśniejsze, najbardziej świetliste rzeczy w sensie takich talentów czy dobrych cech. Oczywiście jeśli czuję, że jest tam smutek, to też o tym mówimy na warsztatach, więc myślę, że to jest takie widzenie trochę inaczej. Bardzo to lubię. Ja się tym patrzeniem po prostu bawię, tak jak już mówiłam. No ja uwielbiam, no nie nudzę się w korkach, bo podziwiam sobie świat. No robię zdjęcia, może nie powinnam tutaj tego tak mówić, oczywiście siedząc za kierownicą, ale też właśnie nauczyło mnie tego towarzyszenia i też myślę, że odkryłam sobie tą moc.
że dużo jakby we mnie jest takiej miłości do siebie, do drugiego człowieka, takiej obecności odwagi, bo oczywiście jestem bardzo odważną osobą i cenię sobie tą odwagę. No i też takiej czułości, zwłaszcza teraz w tej przestrzeni, tutaj co mówiłam, tych spacerów dla osób i tej działalności w ogóle całej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. I myślę, że to jest też taka, wiesz, historia o tym, jak być bliżej siebie, dzięki temu bliżej ludzi i jak też zachowywać najpiękniejsze chwile w postaci obrazów. No i też bycie tym felochłonem to jest czaderska przygoda. Bardzo polecam starać się cieszyć każdą chwilą i zabierać jak najwięcej najlepszego dla siebie i dzielić się tym z innymi. Ale tam jest jeszcze jeden taki element. Co? Mówiłaś, że no tak, jesteś spontaniczna, reagujesz na bardzo żywo na ludzi, na zdarzenia, na przyrodę, naturę generalnie. I bywa to czasami chaotyczne. I powiedziałaś kiedyś, że fotografia, też ten projekt właśnie jakoś z chaosu wprowadza cię w uporządkowanie. Tak, bo to jest trochę tak, jak że... Bo tak, ja nie mogę powiedzieć, że sama w sobie jestem osobą uporządkowaną, ponieważ mam taką rozhulaną wyobraźnię i dużo się w niej dzieje i dużo pomysłów, niektóre łapię i realizuję, ale po prostu ta sztuka patrzenia też, to przejście do tego jakby z tego chaosu, do uporządkowania, to jest chyba takie, że znalazłam swoją drogę, że wiem, że nią idę, że wierzę w siebie, że ufam tej drodze, że wiem, że wszystko, co teraz za co się zabiorę, to jest jakimś dobrem. Jeśli się zabieram i tego nie czuję, to tego nie robię. Więc ta droga stała się właśnie prosta, bardzo taka uporządkowana, taka czuciowa i harmonijna. Tak, to jest taki, wiesz, że no, czuję i jakby wiem, i czego potrzebuję. Tego sformułowania w zgodzie ze sobą, to też tak w zgodzie ze sobą, bo ja jestem, tobie. Tak jak mówię, w sercu i tutaj w środku siebie. I polecam każdemu być w sercu i w środku siebie, bo tam jest ten spokój, jest ta szczęśliwość. Jeśli tam jesteśmy, to naprawdę cokolwiek się dzieje, po prostu na zewnątrz nie będzie miało aż takiego wpływu na to, na ten spokój. Jest taka piękna książka też pana Mindela, Siedząc w ogniu, też bardzo, bardzo ją polecam. Opowiadamy sobie o tej sztuce patrzenia, ale przed tobą jeszcze plany, będziesz skupiona na nowych wyzwaniach. Opowiedz nam troszkę o tym na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. No i też o podróżach, które tam są już w twoim doświadczeniu. To przygotowuję się teraz do takiej wystawy z Indii. Bardzo ważna jest dla mnie. Przygotowuję zdjęcia. To będą takie historie spotkań z osobami, ale też klimaty. To będzie, że chciałam właśnie pokazać ten świat zupełnie innej kultury, filozofii życia, który bardzo podziwiam, który jest również bardzo kolorowy. I z takich podróży bardziej pracowych, to też na przełomie listopada i grudnia będę prowadzić warsztaty dla kobiet na Malediwach. Także może jeszcze tam można dołączyć. Serdecznie zapraszam. Ogłosiu. Zarówno tobie, jak i państwu. Ja dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, możliwość rozmowy. Życzę, żeby ta harmonia trwała po prostu, żeby się tak rozlewała na wszystkich twoich odbiorców, uczestników warsztatów. Serdecznie polecam warsztaty Małgosi Pióro, warsztaty rozwojowe, fotograficzne na bazie projektu Sztuka Patrzenia i Metafora Głębi. Szukajcie na stronie fotopióro.pl, znajdziecie wszystkie szczegóły. Dziękuję jeszcze raz, Małgorzata Pióra. Bardzo dziękuję, Doroto. Przemiło mi się rozmawiało, jak zawsze. Socjolożka, arteterapeutka, podróżniczka, no i trenerka doświadczania. Dziękuję bardzo i zapraszam. Ja dziękuję państwu i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym programie Dworek TV. I poczujcie swoją moc, bo warto. Tak jest. Dzięki.